Wysoki sądzie, zatrważające jest to, że słowa tego człowieka znaczą więcej niż słowa prezydenta i premier razem wzięte. Słowa kogoś, kto siedzi gdzieś w ciemnej norze, rzadko kiedy wyściubia nos na światło dzienne i rzadko się pokazuje. Tak wygląda jego kontakt z moją klientką, z Polską. Chłodny, zdystansowany, bez okazywania uczuć. Otoczony jest bandą hunwejbinów, lecz w poczuciu samotności rządzi imperatywami. Despota pałający chorą miłością do ojczyzny. Przyciągnięty zazdrością próbuje zafundować mojej klientce, Polsce, życie w złotej klatce. W zamknięciu i w odizolowaniu. Komunikując wszystkim sąsiadom, że Polska ma się bardzo dobrze. Że te siniaki to nic wielkiego, ot zwykłe potknięcie pod prysznicem. Że ciemne zasłony w oknach to ze względu na światłowstręt. Że nie mają ze sobą żadnych problemów. A jeżeli już jakieś się pojawią, to rozwiązują je sami we własnym domu. I wara każdemu, kto się do nich zbliży. Uwaga, wściekły pies na drzwiach! Na jego nieszczęście długo tak się nie da. Moja klientka jest zbyt piękną, dumną, niezależną, ale przede wszystkim towarzyską kobietą, by mogła w tej klatce tkwić latami. Tym bardziej, że klatka wcale nie jest złota. Od zwykły, tani i prowizoryczny druciak. Wysoki sądzie, proszę pomyśleć o jej dzieciach. Czy zasłużyły na to, by mieć takiego ojczyma? Pozwany to brutalny, lecz słaby zarazem. Pełen ułomności i opętany strachem mężczyzna u Bogu pięknej kobiety, która na co dzień żyje w przeświadczeniu, że w każdej chwili może ją utracić bezpowrotnie. Sąd się ze mną zgodzi, że chora to miłość, której dochodzi do rękoczynów. To jest toksyczny związek kompletnie bez przyszłości, bez szans, z którego nigdy już nic dobrego nie wyniknie. Moja klientka, Polska, wreszcie się ocknie, przejrzy na oczy i dostrzeże, z jak niegodnym typem się związała. To tylko kwestia czasu. W imieniu mojej klientki wnoszę o rozwód z wyłącznej winy pozwanego.